Reset Obywatelski. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Dzisiaj jest całkiem 16 czerwca, czwartek, zatem minęła 19 i czas na bez wyjścia. To jest filar Resetu Obywatelskiego. A to fundament, Marcin Celiński się nazywa. Tak jest. A ja Radosław Gruca, jakby ktoś... Tak jest, tak się nazywamy, a nad nami jest zadaszenie, jak to nad filarem i fundamentem. Drodzy Państwo, kamienie milowe, ważna rzecz. A jeśli chodzi o kamienie milowe, to zawsze kamieniami milowymi są takie punkty, które coś zmieniają w naszym życiu. I takie punkty znalazły się jako załącznik do KPO. No i przyznaj, Radku, że one się znalazły i wzbudziły jakiś popłoch taki straszny, nie wiem, raptem rządzący mówią, że pierwsze słyszą. Znaczy zaskoczyły ich. Zaskoczenia strasznego się pojawiły i nawet ja słyszałem, że rządzący się na nie nie godzą, mimo że rząd przyjął to. Na razie nie godzi się Marek Suski i nie godzi się Solidarna Polska, ale na pewno niegodzących się zawsze łatwiej znaleźć niż tych, którzy są w stanie się na kogoś zgodzić. No ale wiesz, jest to swego rodzaju schizofrenia, kiedy na przykład... Nie, to jest schizofrenia i paranoja. No przepraszam, to co się dzieje wokół tych kamieni milowych od tygodnia, naprawdę kazało mi wczoraj zrobić program pod tytułem czy tym samolotem Polską zwanym leci pilot, bo tak to wygląda. No ale uważasz, że w naszych samolotach powinni latać piloci. Kontrolerów ruchu już nie mamy. Już nie? No nie, no do 17 mamy ruch lotniczy i uznajemy, że nam to wystarczy. W związku z czym po co nam piloci? No to pomyślmy nad tym, słuchając rozmowy z naszą gościnią, która wie, co mówi i o czym mówi, i wytłumaczy Państwu, na ile kamienie milowe są tym, czym są naprawdę, czyli zobligowaniem Polski do pewnych rzeczy, jakie tam są twarde postulaty, jakie miękkie, i jeszcze o paru innych wątkach. Doktor Małgorzata Bonikowska, Centrum Stosunków Międzynarodowych. Zapraszamy na rozmowę. Zapraszamy.
Dobry wieczór Państwu, a naszą gościnią jest dr Małgorzata Bonikowska, Centrum Stosunków Międzynarodowych. Dobry wieczór, dziękuję za wizytę. Pani doktor, czy mogłaby nam Pani po ekspercku przybliżyć, gdzie jest prawda o kamieniach milowych, w tym sensie, że od przeszłego tygodnia słyszymy stopniowe bagatelizowanie tych zobowiązań, które zostały sformułowane przy okazji KPO, nazywane są one kamieniami milowymi. Zaczęło się od kwestii zakazu silników spalinowych, który to zakaz dzisiaj Zbigniew Ziobro pokazuje jako przykład tych spraw, na które on jako koalicjant bynajmniej się nie zgadzał, albowiem nikt go o to nie pytał. Moje pytanie jest takie, na ile to, co zostało przedstawione przez Komisję Europejską, jest czymś, do czego Polska jest zobligowana? I tutaj też od razu zauważmy, że część tych zapisów, które już były analizowane, na przykład motywowanie do jak najdłuższej pracy osoby, które zbliżają się do wieku emerytalnego, nie są żadnym obligatoryjnym zapisem i to nie oznacza wcale, że będziemy musieli przedłużać teraz wiek emerytalny dla kobiet czy mężczyzn. Więc jest szereg różnych zapisów w kamieniach milowych, które raczej mają motywować do pewnych działań, ale nie obligują w żaden sposób do wypełnienia jakiejś konkretnej ścieżki dochodzenia do tego, tylko raczej to są cele, do których my się zobowiązujemy. Na ile tutaj ma rację Zbigniew Ziobro, że to są wrzucone przez Komisję Europejską dodatkowe, niezgłaszane wcześniej propozycje, a na ile mają ci politycy PiS-u, którzy twierdzą, że to tylko takie zapisy i cytując ekstremalnego Marka Suskiego, na ten aneks my się z Unią nie dogadywaliśmy, ja się zgadzałem tylko na kwestie Izby Dyscyplinarnej, sędziów i kwestie związane z wymiarem sprawiedliwości. To jest bardzo dobre pytanie. Myślę, że wszyscy jesteśmy trochę pogubieni tym, co się dzieje wokół Krajowego Planu Odbudowy, ale powiedzmy w ogóle od początku, o co tak naprawdę chodzi. To jest plan, który rozpisuje wydawanie środków, w tym przypadku przez Polskę, z funduszu, który się nazywa Next Generation EU, czyli Unia Europejska Następne Pokolenie. Czyli po pierwsze, nie jest to taki antykowidowy fundusz tylko związany z wychodzeniem z pandemii. To jest instrument finansowy powołany ogromnym wysiłkiem przez 27 państw, naprawdę ogromnym wysiłkiem i też wbrew tradycji i pewnych niemożności, które były w Unii Europejskiej od lat, aby na przykład zaciągnąć razem zobowiązania finansowe, aby się zadłużyć na międzynarodowych rynkach finansowych, aby w ogóle wpompować w europejską gospodarkę więcej pieniędzy nawet niż mamy. Czyli to wszystko kiedyś było nie do pomyślenia, teraz stało się możliwe, bo pandemia wymusiła taki nadzwyczajny krok. Teraz nazwa tego funduszu już mówi, o co tak naprawdę chodzi. Czyli będą w nim zapisane nie tylko związane z bieżącą sytuacją działania i projekty, tylko logika jest taka, żeby przestawić Unię Europejską z XX do XXI wieku. To tak brzmi bardzo pompatycznie, ale w sumie sprowadza się do inwestycji w czterech obszarach. W obszarze ochrony środowiska i wszystkich tych zielonych technologii, w obszarze związanym z innowacjami w technologie jako takie, czyli cyfryzacja i Europe, tak, cyfrowa Europa, zdrowie, które wynikło, wyszło jako taki obszar zdecydowanie w ogóle niedoszacowany i szeroko rozumiane kwestie gospodarki w ogóle, jej dynamiki, innowacyjności, przedsiębiorstw, startupów i tak dalej. I jak tak na to popatrzymy, to wydatkowanie środków jest obliczone na najbliższe dosłownie kilka lat, czyli ten i najbliższe dwa lata, 2024, to jest koniec, ale skutki tych projektów, które mamy realizować,
oraz spłacanie pieniędzy, które będziemy teraz używali, jest obliczone na lata i cała Unia Europejska ostatnie spłaty obliczyła sobie na 56 rok. Więc to jest naprawdę wizja długofalowa 30 lat do przodu. I teraz jak na to spojrzymy w taki sposób, no to w ogóle nijak się nie ma ten plan do bieżącej rozgrywki dotyczącej dzisiejszego dnia, jutrzejszej sytuacji, wyborów w najbliższym czasie w Polsce i tak dalej. To jest jeden jakby ważny punkt. A drugi jest taki, że Polska już w zasadzie żyje kampanią przedwyborczą. Wybory wiadomo, że będą w przyszłym roku. Ja nie jestem politykiem, nie wiem, czy tam jeszcze będą jakieś próby manipulowania przy terminach, tam się różne rzeczy mówią o wyborach samorządowych, o ich wydłużeniu i tak dalej, no ale ważne jest na pewno to, że weszliśmy już w okres, kiedy partia rządząca będzie się starała ugrać punkty, no i fundusze unijne, to jest bardzo ważny element sukcesu ewentualnego tego rządu, prawda, i niemożność z kolei uruchomienia tych pieniędzy, to też będzie wiązało się z frustracją Polaków. Zwłaszcza, że Polacy przecież widzą, co się dzieje. Mamy podwyżki cen energii, podwyżki cen benzyny, inflację. No i generalnie ludzie za bardzo jacyś tacy optymistyczni obecnie nie są. Więc myślę, że rząd musi wziąć pod uwagę oba te czynniki i myślę, że wewnątrz koalicji rządzącej, która przecież też podkreślimy, jest koalicją, czyli też nie mówi jednym głosem, tak samo we wszystkich sprawach, są takie dwa obozy. Jeden mówi tak, i to jest taki obóz w uproszczeniu premiera Morawieckiego. Dogadajmy się z Unią szybko, żeby móc wpompować pieniądze w gospodarkę, bo to nam ewidentnie jest potrzebne i da wymierne korzyści. I myślę, że jest sporo polityków w PiS-ie i w szerzej Zjednoczonej Prawicy, którzy to rozumieją. Zwłaszcza, że w zasadzie cała Polska na te pieniądze czeka, bo już pomijam, kto jest czyim zwolennikiem jakiej partii, to myślę, że nikt z Polaków nie ma wątpliwości, że Polska potrzebuje tych środków teraz, zwłaszcza teraz, po COVID-zie i w obliczu wojny. Ale jest też druga opcja i myślę, że ona jest gdzieś, no nie tylko minister Ziobro ją reprezentuje, ale myślę, że w PiS-ie również nie brakuje polityków o takich twardych przekonaniach, na przykład Jacek Saryusz-Wolski może być tym przykładem. Oni mówią tak, że jakby my nie musimy nic robić, te pieniądze nam się należą, dlatego że myśmy podżyrowali umowę jak każdy z 27 krajów i w ogóle Komisja Europejska nie ma żadnego prawa wtrącać się w cokolwiek, co się wewnątrz w Polsce dzieje i czy my zrobimy jakąś ustawę, czy nie, czy my coś tam zapiszemy, czy nie jako warunki, to nie powinno mieć żadnego znaczenia, Polska powinna te pieniądze dostać i koniec. I myślę, że te dwie logiki się dość tutaj spierają ze sobą, bo po drugiej stronie jest też stanowisko Komisji Europejskiej, które z kolei jest też uwarunkowane sytuacją wewnątrz Unii Europejskiej i dynamiką relacji między państwami członkowskimi. No bo Ursula von der Leyen jako przewodnicząca Komisji, wiadomo, że ona by bardzo chciała uruchomić Krajowy Plan Odbudowy dla Polski. I tutaj Komisja już od jakiegoś czasu, od ładnych kilku miesięcy, prawie roku, daje sygnały, że jest gotowa zaakceptować ten plan i przesłać go do finalnej akceptacji do Rady Ministrów Finansów Unii Europejskiej. Ale Komisja nie jest w próżni. Ursula von der Leyen nie jest królową w absolutnej monarchii. Jej mandat jest bardzo ograniczony. Ona nawet nie jest premierem rządu żadnego, ona jest przewodniczącą Komisji Europejskiej, czyli musi się liczyć po pierwsze z opinią wszystkich państw członkowskich, Polski też, ale mamy jeszcze 26 innych państw, przypomnijmy, gdzie część państw jest bardzo mocno nastawiona negatywnie do tego, co się dzieje w Warszawie i w ogóle w Polsce, jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości. I kolejnym problemem dla Komisji Europejskiej jest wewnętrzny skład komisarzy. Komisarze też pochodzą z różnych państw i mają różną wrażliwość. W tej decyzji Komisji Europejskiej o przyjęciu i przesłaniu dalej planu Polski na Radę Ministrów Finansów było trzech komisarzy, o ile pamiętam, którzy się nie zgodzili na to. Więc to też nie jest tak, że Komisja Europejska nad wszystkim decyduje jednomyślnie, są też rozbieżności. I trzecia rzecz,
Mamy bardzo mocne naciski Parlamentu Europejskiego, który od dawna daje sygnały Komisji Europejskiej i Ursuli von der Leyen w szczególności, że się nie zgodzi na żadne kompromisy dotyczące przestrzegania prawa w Polsce i w ogóle całego tego wątku związanego z praworządnością. Czyli innymi słowy, politycy w Unii Europejskiej wiedzą, że Polska może mieć taki stosunek, że dajcie nam pieniądze bez względu na to, co robimy, i mówi komisji, nie możecie się na to zgodzić, jeśli nie będzie to obwarunkowane. I te zapisy kamieni milowych, o które pan pytał, są warunkową w ogóle całej tej sytuacji, bo dokument jest bardzo długi i szczegółowy i możemy tylko stwierdzić jedno. No, rząd premiera Morawieckiego wynegocjował taki, a nie inny kształt tych zapisów. Ale jednocześnie ten rząd z premierem na czele nie pokrywa się z decyzjami dotyczącymi politycznego układu w Polsce. Premier Mazowiecki Morawiecki nie jest szefem partii. To też jest swego rodzaju sytuacja raczej wyjątkowa w Europie. W większości przypadków jest inaczej. Premier Morawiecki może obiecywać, ale potem wraca do Warszawy i musi się skonfrontować z rzeczywistością polityczną, która polega na tym dla niego, że on w partii pod tytułem PiS ma po prostu słabą pozycję. No i teraz mamy rozbieżność, tak? Jedno jest wynegocjowane oficjalnie przez rząd, a drugie okazuje się, że może być dowiezione przez koalicję rządzącą w Polsce, nad którą premier nie panuje. Nie panuje i koniec. No i teraz w parlamencie polskim mamy sytuację, w której ewidentnie ten spór polityczny przekłada się na decyzje dotyczące głosowań. No bo mieliśmy po pierwsze najwyraźniej wolę polityczną, żeby wprowadzić, najpierw żeby nie wprowadzać poprawek i przesłać ustawę do Senatu, ale już w Senacie, dzień przed wizytą Ursuli von der Leyen, senatorowie PiS-u poparli poprawki, czyli była decyzja polityczna, tam się nic nie dzieje samemu, bez przyczyny, żeby te poprawki zgłoszone przez opozycję przecież poprzeć. No ale potem Ursula von der Leyen pojechała sobie do Brukseli i parę dni później Sejm te poprawki odrzucił głosami PiS. Czyli znowu była decyzja polityczna, żeby tych poprawek jednak nie przyjmować. Jak to interpretować? No ja nie jestem politykiem, ale przychodzą mi do głowy tylko dwie możliwości. Albo, że jest to gra obliczona na wybory i być może na to, żeby zaakceptować prędzej czy później jakiś akt prawny zgodny z kamieniami milowymi, ale raczej bliżej wyborów niż teraz, bo wtedy będzie można się pochwalić, że te pieniądze zostały dowiezione i że jest to sukces koalicji rządzącej i to się przełoży na głosowanie, bo teraz jest zbyt odległy czas, tak? Mamy rok do wyborów, to jest falstart, to jest za wcześnie, w związku z tym nie zamykamy tematu, podgrzewamy sprawę, ciągle sytuacja jest niepewna, dowozimy w ostatnim momencie, żeby to nam jakoś się przełożyło na rezultat wyborczy. No i jest druga możliwość, że jest to kalkulacja związana z tym, że no jak już plan teraz komisja puściła, a Rada Ministrów Finansów najprawdopodobniej je zatwierdzi, to będzie można przynajmniej uruchomić ten plan tak na początku, to znaczy dostać zaliczkę i rozpocząć wydatkowanie już z polskiej puli, bo to są wszystko refundacje, czyli jak Polska zacznie realizować projekty, to refundację dostanie tak naprawdę w przyszłym roku. Co znowu oznacza rok wyborczy i w czasie tych najbliższych miesięcy będzie można pomyśleć, jak tutaj z tą ustawą się uporać, jednocześnie budując sobie przecież jakiś grunt pod listy wyborcze, bo do tego jeszcze dochodzi pejzaż polityczny w Polsce, gdzie ja nie wiem, jakie są ustalenia między partiami, ale ja rozumiem, że Zjednoczona Prawica jako koalicja może, ale nie musi pójść razem, bo to są trzy partie. Jest pytanie o partię ministra Ziobro, jest pytanie o negocjacje tej partii z Konfederacją, jest pytanie, czy może ta partia chce pójść sama, a może z kimś innym, jest pytanie, czy może pójść z PiS-em. Nie wiem, ale myślę, że finalny rezultat może być wynikiem nie myślenia o tym, że Polsce potrzebne są pieniądze unijne tak w ogóle i w ogóle jak najszybciej je uruchomić, tylko mówiąc krótko, wynikiem kalkulacji związanej z wyborami na następną kadencję.
Ale to pytanie, kto miałby o tym decydować, bo ja polityką muszę się zajmować siłą rzeczy i też rozmawiam z politykami i z moich rozmów wynika bardzo jasno, ja wiem, że to jest ostra teza, ale będę jej bronił, że realnie Zbigniew Ziobro zrobi wszystko, żeby te pieniądze nie trafiły do Polski, szczególnie po tym, jak została przyjęta ustawa o likwidacji Izby Dyscyplinarnej. Zresztą kontrowersyjna, jeśli chodzi o jej efekt. Mateusz Morawiecki tych pieniędzy będzie potrzebował jak tlenu, bo bez nich nie będzie mógł ruszyć w Polskę i prowadzić, być twarzą kampanii PiS-u. Więc klincz mamy taki, jaki mamy. Natomiast ja tam zobowiązania, postarajmy się wrócić na ziemię. Wiem, że jesteśmy trochę lewitującą demokracją, bym powiedział, ale wróćmy na ziemię. My jako Polska, premier jako szef naszego rządu zobligował się do wykonania tych kamieni. I dlatego wrócę do mojego pytania, na ile to jest obligatoryjne, na ile my możemy, na ile to jest fałszywa narracja i mruganie okiem ze strony partii rządzącej, że no tak, że to są jakieś zapisy, ale one są na miękko, musimy się tutaj postarać, coś tam, ale nikt nam tak naprawdę kraju nie będzie urządzał i pieniądze musimy dostać, czy to wykonamy, czy nie wykonamy. Jak to wygląda? Na ile to jest, na ile to wybieranie wisienek z tortu, do którego zawsze inklinację przejawiał PiS, mamy tutaj też do czynienia z podobną sytuacją, jeśli chodzi o kamienie milowe. Nie no, sytuacja jest z punktu widzenia prawnego dość jasna. To znaczy mamy wynegocjowany kompromis pomiędzy rządem polskim a Komisją Europejską, który zakłada spełnienie różnego rodzaju punktów po polskiej stronie, od których uzależnione jest uruchomienie środków z Krajowego Planu Odbudowy. I to jest wiążące. Natomiast kiedy to zostanie spełnione i czy Polska to spełni, my tego nie wiemy dzisiaj. My na razie wiemy, że ten kompromis jest. Komisja Europejska po długim okresie blokowania przesłania tego planu do Rady Ministrów zdecydowała się go przesłać w dobrej wierze, bo widzi, że po polskiej stronie po pierwsze no jest zgoda na te punkty, na te kamienie milowe, po drugie jak Ursula von der Leyen była w Polsce, no to akurat polski Sejm i Senat właśnie przygłosowywał ustawę w zgodzie z tymi zapisami. W związku z tym komisja miała podstawę, żeby przesłać to do Rady Ministrów Finansów i Rada pewnie zaakceptuje ten plan do realizacji. Dlaczego? Bo mamy szerszy kontekst, mamy sytuację w Europie, która no jest trudna, mamy wojnę na wschodniej granicy Unii i generalnie instytucje unijne nie chcą mnożyć problemów wewnątrz tej organizacji. Ale to jest sytuacja w czerwcu 2022. Co to będzie oznaczało? Oznaczało to będzie, że plan, Krajowy Plan Odbudowy formalnie będzie zaakceptowany. Polski rząd wystąpi o zaliczkę, nie wiem, czy to będzie lipiec, czy to będzie sierpień. Zaliczka będzie procedowana i to już jest pierwszy moment. Ona może zostać wypłacona albo nie. To będzie zależało od sytuacji, od oceny sytuacji w Polsce, bo jeśli się okaże, że w tym czasie, czyli mniej więcej tak do listopada, po polskiej stronie nadal nie ma tej ustawy w odpowiednim kształcie, czyli tak jak teraz, bo my nie wiemy jeszcze, co dalej się stanie. Wiemy, że parlament odrzucił poprawki i wiemy, że to trafi do prezydenta. Prezydent może to zaakceptować, bądź zawetować, bądź wysłać do trybunału. Jest kilka możliwości. Jeśli prezydent to zaakceptuje, no to będzie trudno uzyskać zaliczkę, dlatego że to oznacza, że nic się nie zmieniło. Jeśli prezydent to zawetuje, no to znowu jakby wracamy do punktu wyjścia, będzie nadzieja, że jakby rząd będzie znowu próbował przygotować jakąś ustawę, tak? Może to zrobić i może ta ustawa być gotowa na bazie projektu prezydenckiego. No i w tym momencie zakładam, zaliczka może być wypłacona albo może nie być wypłacona. Załóżmy scenariusz, że powtarza się sytuacja z tej, którą teraz mamy, że jest jakiś projekt, zaliczka zostaje wypłacona, tam jest około 4%, pieniądze popłyną do Polski, ale to jest tylko zaliczka, to jest niewiele. I teraz co się dzieje po polskiej stronie?
Plan jest zaakceptowany, czyli uczestniczymy w wydatkowaniu pieniędzy i teraz Polska wydaje te pieniądze. Zaczynamy realizować projekt. I na tym nam schodzi pierwsza połowa przyszłego roku, 2023. I teraz kluczowe będzie, czy będą refundacje, czy nie. No bo system unijny, jeśli chodzi o przelewy środków, działa w oparciu o refundację. I teraz w momencie tej decyzji o refundacji znowu będzie sprawdzenie, w jakiej sytuacji jest Polska. I wróci się do tych kamieni milowych, wróci się do tego dokumentu. Jeżeli to, co tam jest zapisane, nie będzie dowiezione, to tych refundacji nie będzie. Ale polski rząd być może, tego nie wiem, ale być może liczy się z taką możliwością i kalkuluje, że jest w stanie udźwignąć samemu te wydatki, bo i tak one będą w tej pierwszej fazie pokrywane z polskiej kasy. Dla Polski będzie to oznaczać, że albo refundacja będzie, czyli będziemy jakby odciążeni finansowo, albo tej refundacji nie będzie, co oznacza, że będziemy musieli my, wszyscy Polacy, zapłacić te wszystkie koszty. I oczywiście wtedy, ja nie wiem, co będzie w czerwcu, w lipcu, w sierpniu przyszłego roku, tak? Ale to będzie gorąca debata, gorąca kampania wyborcza. Nie wiem, jaki będzie wtedy pejzaż wyborczy, jak się będą rozkładały partie, kto z kim będzie w koalicji, ale myślę, że to będzie absolutnie decydujące, bo gdzie będzie pan minister Ziobro ze swoją partią wtedy, nie wiem. I jego kalkulacje nie wynikają przecież z tego, że on ma obrzydzenie do Unii Europejskiej per se. Jego kalkulacje wynikają z tego, że on chce ugrać jakieś polityczne punkty. A będzie grał tak, jak będzie sytuacja wyglądała. Zobaczymy, jakie będą sondaże, kto ile będzie komu dawał w tych sondażach. I myślę, że decyzje polityków będą uwarunkowane właśnie tym, bo żaden polityk nie chce utracić władzy, nie chce nie wejść do parlamentu, prawda? Bardzo będzie zależało, czy partia Zbigniewa Ziobro będzie miała szansę na pójście samodzielnie w wyborach, będzie musiała myśleć o koalicji na przykład z Konfederacją, czy też w ogóle będzie skazana na mariaż z PiS-em, bo nic innego nie będzie dawać im mandatów w Sejmie. I wtedy myślę, że ton pana ministra będzie się zmieniał w zależności od tej sytuacji. No tak, czyli jeżeli będzie bardziej zdesperowany, to będzie grzeczniejszy, a jeżeli będzie mniej zdesperowany, to będzie bardzo niegrzeczny, bo będzie musiał z hukiem, rozumiem, zbudować sobie wiarygodność. Dobrze panią rozumiem? To znaczy, pamiętajmy, żaden polityk nie działa dlatego, że jemu się tak podoba, tylko dlatego, że to jest za tym jakaś kalkulacja polityczna, a kalkulacja polityczna z reguły wiąże się z wyborami. Więc myślę, że każdy polityk, w tym i pan minister Ziobro, myśli kategoriami po pierwsze uzyskania mandatu poselskiego, po drugie uzyskania jak najlepszego rezultatu dla swojej partii, po trzecie możliwości funkcjonowania w rządzie po wyborach. No i to będą przesłanki decyzji politycznych podejmowanych. Unia w tym momencie, ja przynajmniej tak to widzę, jest w ogóle nieistotna. Ani Unia nie jest istotna, ani w ogóle nic nie jest istotne. Każdy argument, każdy temat, każdy wątek się nada, jeżeli tylko pozwoli politykom ugrać głosy w wyborach. To jest niestety smutna, ale wielka prawda o współczesnej polityce. Nie tylko polskiej niestety. Nie tylko polskiej. Chociaż w Polsce jest to w wymiarze ekstremalnym. Pani doktor, ale chciałem jeszcze spytać o taką figurę na politycznej szachownicy, która nagle zyskała życie. Chodzi mi o to, co powiedziała pani, że między innymi szefowa komisji jest pod presją Parlamentu Europejskiego. Długi czas politycy PiS-u bardzo bagatelizowali to, co robił parlament. Dzisiaj na potrzeby propagandy rządowej wskazują, że właśnie za pośrednictwem parlamentu źli europosłowie, źli z ich punktu widzenia, czyli ci, którzy między innymi głosowali za rezolucją, która krytykowała decyzję o przyjęciu KPO. Chciałem, żeby pani powiedziała jako ekspertka, na ile rzeczywiście istotnym czynnikiem dla motywowania Komisji Europejskiej jest parlament, bo to, że jego
poszczególne rezolucje nie są wiążące, to już chyba nawet przeciętnie zorientowani Polacy wiedzą, ale tak jest przedstawiany parlament, jakby miał realny wpływ czy na komisję, czy no, na komisję. I teraz moje pytanie jest takie, dużo się też mówiło w Polsce o pomyśle zgłoszenia wniosku o odwołanie szefowej komisji. Na razie Giffer-Hoistadt uznawany przez prawicę za jakiegoś super antypolskiego polityka wpadł na taki pomysł i jest tego inicjatorem, ale na ile sam Parlament Europejski, dodajmy jeszcze, wiem, że dużo tych wątków wrzucam, ale też staram się edukować naszych wszystkich widzów, dodajmy, że Parlament Europejski jest jedynym ciałem w Unii Europejskiej, który pochodzi z bezpośrednich wyborów, więc to jest naprawdę demokratyczne ciało, ale bez takich prerogatyw, które pozwalałyby coś mocno blokować. Na ile to jest istotny gracz w tych no, sporach z instytucjami unijnymi polskiego rządu? Parlament Europejski jest jedną z trzech najważniejszych instytucji unijnych, aczkolwiek jest słabszy niż taki klasyczny, normalny parlament. Kilku rzeczy nie ma. Nie ma na przykład inicjatywy ustawodawczej, czyli mówiąc krótko, uchwala prawo, ale nie samodzielnie i nie ma możliwości zainicjowania aktu prawnego. Jest miejscem debaty politycznej, sporu politycznego i na pewno mocnych wpływów politycznych głównych partii europejskich. Natomiast, jak sam pan powiedział, no nie może wydać rezolucji, która zmusza Komisję Europejską do czegoś. Ale rezolucje Parlamentu Europejskiego są kierunkowe, pokazują nastroje, pokazują jakby jak Parlament Europejski, jak się układają głosy i preferencje sił politycznych. I to, co może Parlament zrobić, to jest oczywiście ostateczność, to się zdarza bardzo rzadko, ale może rzeczywiście odwołać Komisję Europejską. I teraz cóż, no nie można Parlamentu Europejskiego lekceważyć. Komisja Europejska na to sobie pozwolić nie może. Z drugiej strony Komisja Europejska musi manewrować pomiędzy państwami członkowskimi przede wszystkim, bo to państwa członkowskie są no, właścicielami, to nazwijmy to, tego stowarzyszenia. To tak jakbyście wszyscy państwo założyli wspólnie stowarzyszenie złożone z 27 osób, prawda? Bez względu na to, jaki zarząd powołujecie, kto jest prezesem, kto na co dzień zarządza, to stowarzyszenie ma pewne cele statutowe i to wy, założyciele, sprawdzacie, czy te cele statutowe są wykonywane i na ile zarząd spełnia wasze oczekiwania i wy możecie zawsze zdecydować inaczej, ułożyć sprawy inaczej, zmienić status, czyli państwa mają tutaj największą władzę ciągle jeszcze w Unii Europejskiej. Parlament nie jest przedstawicielem państw, tylko sił politycznych. Nawet grupy polityczne w parlamencie się grupują nie narodowo, tylko ideologicznie, czyli lewica z lewicą, bez względu na to, jak się nazywają te różne partie w różnych krajach, prawica z prawicą, centrum z centrum i tak dalej. No i myślę, że obecnie sytuacja jest taka, że jest to pewien rodzaj, tak zamierzone zostało, to jest trudne oczywiście, ale celowe, żeby nikt nie miał przewagi, żeby wypadkowa była no, wypadkową sił i tych wszystkich akcentów, które się rozkładają pomiędzy państwami w Unii Europejskiej, których przypomnę jest 27, czyli dużo, pomiędzy partiami, które działają w Europie, których jest kilkadziesiąt i w końcu pomiędzy też interesem państw, a interesem całej Unii Europejskiej, który to interes powinna wyrażać Komisja Europejska właśnie. No i to jest ścieranie się teraz takich tendencji, które są trochę ze sobą sprzeczne, no bo w interesie na przykład całej Unii Europejskiej jest zachować jedność, jest utrzymać Unię Europejską całą, 27, to tak jak taka duża rodzina, to tak jak taka kwoka trochę, ta kura, która tak te wszystkie pisklęta próbuje zebrać, prawda, i żeby mi się tu nie rozproszyło to całe stan. A jednocześnie no, każdy z tych kurczaków ma swoją wizję. Jeden chce w lewo, drugi w prawo i wcale niekoniecznie chcą podporządkować, więc to już jest sama w sobie sprzeczność. No i w końcu mamy gdzieś te wspólne podstawy, że no nie możemy, nie chcemy w każdym razie, żeby ten projekt nam się rozjechał, żebyśmy
zaczęli mieć wątpliwości, czym tak naprawdę ta Europa jest i co nas tak naprawdę wszystkich łączy. Mieliśmy Brexit, to był już taki moment, kiedy jeden z krajów powiedział, dobra, to od tego momentu my już dalej nie chcemy być w tej organizacji. I to był taki moment bardzo mocny, takiego sygnału, że no za bardzo też przykręcać śrubę nie można, trzeba dać też trochę przestrzeni, żeby kraje o różnych wrażliwościach, o różnej historii się zmieściły w tym projekcie, ale jednocześnie no nie można tak całkiem kompletnie nie mieć żadnej części wspólnej, bo się to nam rozpadnie. Ja to mówię być może tak obrazowo i trochę to wszystko jest chaotyczne, no ale tak dokładnie to wygląda. Jest trudny projekt i myślę sobie, że to, co nas czeka, to jest próba, pomimo sprzeczności i rozbieżności, budowania tej wątłej, ale jednak koniecznej w obecnej sytuacji jedności. Frapujące. A propos jedności, niestety na koniec chciałem jeszcze jedno pytanie zadać odnośnie sytuacji, w jakiej znajduje się Polska. Nie dzięki sobie, ale dzięki temu, że Viktor Orban stracił pole manewru i już nie jest chyba w stanie nikogo przekonywać czy też mamić, że nie jest tym politykiem w Unii Europejskiej, który realnie jest mocnym wyrazicielem potrzeb Władimira Putina. Jeśli się pani ze mną nie zgadza, to oczywiście zostawiam ten margines, ale twardo będę tego bronił i jeszcze będę bazował na rozmowie sprzed tygodnia z doktorem Dominikiem Hejem, który też no, nie znajdował żadnych argumentów, żeby tę tezę obalić, szczególnie, co podkreślam, po tym jak Viktor Orban zaczął rejtanem kłaść się w sprawie Cyryla, czyli przywódcy cerkwi rosyjskiej, jednocześnie przyjaciela Putina, ale to ode mnie. Natomiast pytanie, na ile Polska dzisiaj ma dobrą koniunkturę polityczną, jeśli chodzi o zasypanie przynajmniej kilku frontów i popchnięcie kilku rzeczy do przodu, wyjście z impasu, w którym się znajdowała, dzięki temu, że tym enfant terrible zostaje dzisiaj ewidentnie w Unii Europejskiej nasz dotąd żelazny sojusznik, premier Węgier, lider Fideszu, Viktor Orban. Na ile to jest dla Polski dobra koniunktura? Bo spotkałem się z takimi opiniami między innymi profesora Artura Nowaka-Fara, który mówił o tym, że Unia Europejska umiejętnie prowadzi grę z Polską w ten sposób, że jakby już w pewien sposób, może trochę na wyrost to jest metafora, ale skreślając Węgry, daje nam drugą szansę. Czy to jest diagnoza stanu politycznej europejskiej gry, z którą by się pani zgodziła, czy może uważa pani, że jest to inaczej? Polska ma dzisiaj ogromną szansę, dlatego że percepcja Polski w ostatnich miesiącach, trzech od inwazji na Ukrainę się bardzo mocno zmieniła w Europie, poprawiła się. Myśmy ogromnie dużo zyskali podziwu, szacunku za naszą reakcję na przyjmowanie migrantów z Ukrainy i w ogóle na naszą reakcję na wojnę. Myślę, że gdyby Polska chciała i gdyby to rozgrywała dobrze, polski rząd miałby szansę być nie tylko słuchanym, ale też mógłby proponować rozwiązania, które miałyby szansę na przyjęcie do mainstreamu europejskiego. Na przykład w sprawie europejskiej polityki wschodniej, jej modyfikacji, korekty, zbudowania nowego podejścia do Rosji i w ogóle do wschodu. Ale jest jeden warunek. No Polska musi to robić w taki sposób, żeby nie zniechęcać swoich partnerów, tylko żeby z nimi współpracować. Ona może mówić twarde rzeczy, ale jednocześnie nie może być wątpliwości, że Polska jest po ich stronie i że zależy Polsce, bez względu na to, kto rządzi, na wzmocnieniu projektu europejskiego i że jakby my czujemy się w tym projekcie dobrze. To, co budzi wątpliwości, to są intencje rządu w Warszawie, tego rządu obecny. Bo wydaje się, że obecnie rządzącym w Polsce znacznie bliżej do Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, które no, oba te kraje są poza Unią, niż do partnerów unijnych.
Nawet jeżeli nie jesteśmy zachwyceni ostatnimi latami polityki niemieckiej czy stanowiskiem Francji wobec Rosji, to nie zmienia to faktu, że to Francja i Niemcy, i Włochy, i Hiszpania, i Holandia, jeszcze Skandynawia i parę innych krajów są naszymi partnerami wewnątrz wspólnej organizacji. Czyli z nimi mamy szansę budować wspólny front, bo i tak już jesteśmy razem z nimi, w pewnej rodzinie, w pewnej wspólnocie. Nie zniechęcajmy ich, tylko przekonujmy do swojego stanowiska, bo oni teraz bardziej niż kiedykolwiek chcą nas słuchać. To naprawdę jest zmiana w stosunku do tego, co było jeszcze 3-4 lata temu. Natomiast jeżeli zaczniemy budować alternatywne rozwiązania i taki front ustawiający się bokiem albo wręcz tyłem do projektu europejskiego, no to będzie podejrzenie o intencje. Czy Polska chce rozbić Unię? Czy Polska chce zbudować sobie jakąś inną podgrupę, w której będzie odgrywać wiodącą rolę? Jak Polska też widzi przyszłość Ukrainy i relacji polsko-ukraińskich? To jest bardzo delikatne, to są bardzo są delikatne kwestie. I na tym tle trzeba rozważać też jakby możliwości versus Orban, dlatego że oczywiście dzisiaj ma rację pan profesor Nowak-Farr. Mielibyśmy taką możliwość, że o ile Orban jest widziany jako przyjaciel Putina i taka trochę piąta kolumna dzisiaj wewnątrz Unii Europejskiej, to Polska jest widziana zupełnie odwrotnie, jako kraj wzorcowy, wspaniale prezentujący się, jakby jeśli chodzi o jej postawę moralną i zachowanie, ale kraj, który jest trudny, bo jednocześnie trudno się z nim dogadać w jakiejkolwiek sprawie, więc my moglibyśmy wykorzystać tę szansę. My jesteśmy znacznie mocniejszym i ważniejszym krajem niż Węgry w tej konfiguracji unijnej czy natowskiej, prawda? Węgry z 10 milionami ludzi i tak naprawdę z niewielką rolą na wschodniej flance są nieporównywanie mniej atrakcyjnym partnerem do rozgrywek niż Polska, 40 prawie milionów ludzi i no, główny sojusznik NATO na wschodniej flance wspólnie z Rumunią. Więc moglibyśmy to wykorzystać. Natomiast z naszej perspektywy też trzeba pamiętać o bardzo ważnej rzeczy. My nie mamy interesu jako Polska, absolutnie nie mamy interesu w tym, żeby eskalować konflikt na Ukrainie, nie daj Boże poza granicę Ukrainy, dlatego że to my jesteśmy w bezpośrednim sąsiedztwie tego konfliktu. I trochę tak jak Niemcy, które doskonale rozumieją, że interes narodowy Niemiec to jest nie dopuścić do jakichkolwiek działań wojennych na terytorium tego państwa. No to z naszego punktu widzenia jest dokładnie tak samo. My powinniśmy wszystko robić, żeby nigdy nie doszło do żadnego działania konwencjonalnego, do żadnej wojny na terytorium państwa polskiego. I to jest absolutnie nadrzędny interes Polski, który czasem może być zgodny, a czasem może być niezgodny z interesami naszych sojuszników. No bo na przykład Wielka Brytania albo Stany Zjednoczone są daleko. Jakakolwiek eskalacja konfliktu z ich punktu widzenia nie zagraża im i ich terytorium bezpośrednio, ale zagraża nam. Więc perspektywa jest jednak różna. My nie jesteśmy zainteresowani, żeby ta wojna trwała bardzo długo. My nie chcemy mieć drugiego Afganistanu na naszej wschodniej granicy, prawda? No ale z drugiej strony też nie jesteśmy zwolennikami tezy, którą forsują takie kraje jak Francja czy Niemcy, żeby wojnę też skończyć jak najszybciej, nawet za cenę koncesji Ukrainy na rzecz Rosji. Dlatego, że z drugim naszym strategicznym interesem to jest uniemożliwienie Rosji na przyszłość takich działań. No i gdzieś musimy się pomiędzy tymi wektorami zmieścić, również zbalansowaniem pomiędzy interesami różnych krajów Unii, w tym i z widzeniem Węgier. Bo Węgrzy, w naszym interesie jest, żeby przekonać ich do tego, żeby nie byli aż tak przyjacielscy do Rosji, jak obecnie są. To przepraszam, że się uśmiecham, ale bo już zgaduje pani moje myśli, albo gdzieś już pani słyszała moje programy, bo tak dokładnie mówiłem, że myślenie europejskie polegałoby na tym, że staramy się tych naszych sojuszników, którzy tak dobrze z nami współpracowali w naszej opinii jeszcze niedawno, nakłonić do naszych racji. Ale zostawmy to na ten moment. Przypomniało mi się, jak pani mówiła o zmianie polityki wschodniej
Unii Europejskiej, że Polska mogłaby w niej, w tej zmianie uczestniczyć aktywnie, czyli proponować rozwiązania, że jeszcze nie tak dawno, bo wcale nie tak dawno, Unia Europejska przyjmowała polsko-szwedzką koncepcję partnerstwa wschodniego, która działała, a którą to koncepcję mieli wymyślić ludzie związani kiedyś z PiS-em, co jest takim trochę paradoksem dziejowym. Ale kończąc, chciałem zadać pytanie, czy nawiązując do tego, co pani powiedziała o staniu plecami do Unii albo ustawianiu się bokiem, no jeżeli czytam wywiad prezesa w Gazecie Polskiej, prezesa najważniejszego polityka w Polsce, który cały czas mówi, że Niemcy nie rozliczyły się z nazizmu, tak realnie mówi o tym, że nic się tam nie zmieniło w ich mentalności od czasu II wojny światowej. No, Niemcy są centralnym obiektem niechęci tej władzy, przynajmniej głośno wypowiadanej, oficjalnie wypowiadanej. I czy w ogóle można mieć jakąkolwiek nadzieję, że Polska tak o sobie myśli? Bo jak pani też mówiła o ustawianiu się bokiem, to ja myślałem o też często powtarzanym pomyśle, że czas na nową architekturę bezpieczeństwa w Europie, która miałaby polegać na sojuszu polsko-ukraińsko-brytyjskim z wsparciem Amerykanów. No nawet prezes w tym wywiadzie delikatnie dystansował się do tej koncepcji. Moje pytanie brzmi, czy widzi pani jakiekolwiek objawy, jakiekolwiek jaskółki, które by wskazywały na to, że w ogóle w naszej ekipie rządzącej jest ktokolwiek, kto by miał taką koncepcję, że my moglibyśmy próbować przekonać do naszych racji. Na razie my tylko pohukujemy i mówimy, Niemcy się zbratali z Rosją, nie chcą tak naprawdę nawet wysłać byle czołgu, tylko stare hełmy. Macron rozmawia z Putinem, a przecież kto by kiedyś pomyślał, żeby rozmawiać z Hitlerem, i przykładów moglibyśmy mnożyć. Po pierwsze, uważam, że Polska jest najbardziej zainteresowana, naprawdę życiowo zainteresowana, żeby utrzymać jedność Unii Europejskiej czy szerzej Zachodu, głównie w kontekście konfliktu w Ukrainie. Przepraszam, że wchodzę w słowo. Polacy na pewno tak, natomiast polski rząd chyba polski tego rząd też nie postrzega tak samo. Polski rząd powinien zrozumieć, że nasza siła wobec Rosji wynika z faktu, że jesteśmy w Unii Europejskiej i w NATO. Sami gdybyśmy byli, gdyby nie było tych dwóch organizacji, być może już byśmy byli najechani. Czyli Polska sama nie liczy się, czy nam się to podoba, czy nie. Natomiast Polska w sojuszu, Polska w bloku dużym, kilkudziesięciu państw zachodnich, może naprawdę naszkodzić Rosji i może bardzo istotnie pomóc Ukrainie. Jak również może samemu się obronić przed jakąś eskalacją tego konfliktu. Więc my jesteśmy ostatnim krajem, któremu powinno zależeć na realizacji de facto rosyjskiego scenariusza, putinowskiego scenariusza, jakim jest podział wewnętrzny wewnątrz Zachodu. Rozbicie, rozbicie. I teraz wszystko, co powoduje krytykę, co powoduje jakby naszym wrogiem wiadomo, kto jest. Jest Rosja obecnie, nie Niemcy. My możemy mieć mnóstwo pretensji do różnych partnerów z Zachodu, ale to nie są nasi wrogowie. To jest tak, jak w rodzinie mamy spory pomiędzy różnymi członkami tej rodziny o różne rzeczy, tak? Ale wiąże nas jednak coś szerszego. I jeżeli chodzi o podejście, to powinniśmy jednak zróżnicować. Rosja to wróg. Niemcy to być może adwersarz, to być może kraj, z którym mamy w wielu miejscach nie po drodze, ale to nie jest nasz wróg. A poza wszystkim to od Niemiec, Francji, Włoch i głównych krajów unijnych będzie zależało, co zrobi Zachód. Od Amerykanów też oczywiście, ale my musimy dbać o spójność sojuszu, czyli mniej pohukiwać, mniej pouczać, zwłaszcza publicznie, więcej stawiać na stole koncepcji, tak jak pan wspomniał, Partnerstwo Wschodnie. Kłaść na stole projekty, które pokazują, jak można robić, żeby robić lepiej, żeby nie popełniać błędów i przekonywać do tego w konstruktywny sposób naszych partnerów.
A wobec Rosji również mniej takiej retoryki pohukiwania, a więcej konstruktywnych działań z partnerami, żeby rzeczywiście maksymalnie możliwie wzmacniać Ukrainę. Ojejku, życzę nam chyba i sobie, i pani, i naszym realizatorom i widzom, żeby to doszło do naszych rządzących, ale nadziei wiele, przyznaję się. Bardzo dziękuję za to spotkanie i mam nadzieję, że się przebije. Dokładnie. Bardzo dziękuję. Naszą gościnią była Małgorzata Bonikowska, Centrum Stosunków Międzynarodowych. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Do widzenia. Bez wyjścia, czwartek, 16 czerwca, to była rozmowa na temat kamieni milowych. Ja jestem winien informację, program nasz realizuje Iza, natomiast producentami programu, tego programu producentem jest pani Katarzyna Samocka, a producentem całego miesiąca jest pan Paweł Łuczak. Bardzo dziękujemy państwu za wsparcie. Dzięki temu wsparciu, dzięki wam Reset istnieje, Reset się rozwija i Reset może być kulą u nogi, mamy nadzieję, coraz większą, coraz cięższą kulą u nogi pana prezesa Kaczyńskiego. My ze swojej strony obiecujemy ze wszystkich sił walczyć o to, żeby ta nasza kula u nogi prezesa Kaczyńskiego była jak największa i jak najcięższa. A może się to stać tylko i wyłącznie dzięki wam i temu, że wspieracie Reset. No, ale do samej rozmowy myślę, że tam pod koniec padły słowa bardzo ważne. Jak powinno być, a mam wrażenie, że jest dokładnie odwrotnie. Pani doktor powiedziała, że Rosję powinniśmy traktować jak wroga, a Niemców być może jako trudnego partnera, być może jakiegoś przeciwnika w negocjacjach, no ale nie jak wroga. Nie wiem jak państwo, ale ja mam absolutne przeświadczenie, że Niemców obecna ekipa traktuje jak wroga, a Rosję no jakoś tak miękko. Jakoś w ogóle z tą Rosją to jest... Może to jest właśnie dokładnie, to jest taki nie najłatwiejszy partner. A zobacz, ja w ogóle teraz tak się zastanawiam, w tym wywiadzie to ja w ogóle nigdzie nie widziałem w zasadzie Putina. Jakoś nie, Putina nie ma, tam jest mowa, że z Rosją trzeba wygrać, tak? Ale to tylko tyle. No ale wiesz, bo ten Putin... No, taki... Putin to kto tam? No. Czy Merkel? Merkel to jest... To Merkel jest, trzeba państwa, rozliczyć. Tak. W tym... Merkel trzeba rozliczyć za to, że Rosja... ma broń, a Putina nie trzeba rozliczać za to, że Rosja ma broń. Tak jakoś prezesowi wyszło, nie wiem, czy zauważyłeś. No to znaczy, jak się to obserwuje, to niestety to bije po oczach jak Andrew Gołota kiedyś. No, Bożena Breczko pisze, padły słowa, polski rząd musi zrozumieć. No tak. No, no musi. Ja niestety należę do umiarkowanych optymistów, przez niektórych nazywanych pesymistami. Jestem przekonany, że polski rząd nie zrozumie, mimo że musi, i Polacy muszą zrozumieć, że musimy mieć rząd, który będzie chciał realizować europejskie i generalnie modernizacyjne, cywilizacyjne aspiracje Polaków. A ty mówisz nawet tak modernizacyjne, ale to nie jest tak, że my chcemy coś szczególnie. My musimy nadążać za rzeczywistością. No nie, no, ale tak, z naszego punktu widzenia tak, jest to modernizacja. No, to jest konieczność. Dojście do pewnego poziomu myślenia, jaki jest obecny w Europie Zachodniej, który tam jest oczywisty, no to dla nas jest przewrót kopernikański, biorąc pod uwagę to, zresztą wywiad, do którego, proszę państwa, jeszcze dzisiaj będziemy wracać, wywiad w Gazecie Polskiej, biorąc pod uwagę to, że Polską rządzi człowiek głęboko osadzony w przeszłości.
i znakomicie ją znający, to co trzeba przyznać. To skoro już zahaczyliśmy o tą kwestię Niemiec, to proponuję pierwszy fragment jeszcze z wywiadu, który w tym tygodniu, którego w tym tygodniu udzielił Jarosław Kaczyński pracownikowi mediów rządowych. Dzisiejsza sytuacja w Unii Europejskiej jest sytuacją niedobrą, bo traktaty, a także inne przepisy jakby troszeczkę przestały obowiązywać albo obowiązują w sposób, no, można powiedzieć... Niektórzy chcą już pisać nowe traktaty, bardzo, zmieniać traktaty. Bardzo luźne, ale to są ci ludzie, którzy by chcieli zmienić Europę w jedno niefederalistyczne, bo to się zwykle tego określenia używa, tylko w gruncie rzeczy scentralizowane państwo rządzone tak naprawdę... przez dwa podmioty, no, które przynajmniej dzisiaj są państwami, no, i dalej nimi pozostaną akurat w tym wypadku. Przy czym no, nas interesuje tu szczególnie jeden Niemcy. No więc to jest całkowicie sprzeczne z naszymi najbardziej elementarnymi interesami, tylko no, ludzie, przepraszam, że tak mówię, ale po prostu najgłupsi, tacy zupełnie tępi, no, mogą wierzyć, że to nam coś przyniesie. To nam może przynieść tylko i wyłącznie różnego rodzaju złe rzeczy, począwszy od sfery godności, też ważnej przynajmniej dla ludzi, którzy tę godność jakoś mają, a skończywszy na sferze gospodarczej, poziomie, tempie naszego rozwoju, relacji między nami a Niemcami, jeżeli chodzi o poziom gospodarczy. Ona się bardzo poprawiła w ciągu ostatnich dziesięcioleci, ale to jest tak, że to niekoniecznie się podoba w Berlinie, chociaż no, podoba się w Warszawie. No więc bierzmy to wszystko pod uwagę. Natomiast na pewno byłoby bardzo dobrze doprowadzić do tego, żeby w Unii Europejskiej wróciło przestrzeganie prawa, to znaczy literalne przestrzeganie traktatów, znaczy dokładnie przestrzeganie traktatów w ich literalnej treści, bo tego w tej chwili nie ma. Są te wszystkie mechanizmy interpretacyjne oparte o tak zwane klauzule generalne, a często w ogóle oparte o nic. No, różne złe rzeczy przychodzą z Niemiec. Nie, bo to ty, znaczy tępy jesteś, przepraszam, że to no, powiem, ale... Nie, no powiedział to prezes pierwszy, więc no, to na prawach cytatu w tej chwili mówisz o mnie, że jestem tępy, ale jak się odwzajemnie, ty też taki niegramotny za bardzo, bo żeś nie zauważył, jak te różne złe rzeczy tutaj wpełzają, proszę Państwa, z Niemiec, no ale mówimy, proszę Państwa, cały czas o tym samym. No to jest wywiad z człowiekiem, który jednoosobowo podejmuje decyzje i rządzi Polską, którego sposób myślenia i mentalność jest dokładnie taka. Kiedy pan Kaczyński jest uprzejmy przyznać, co do niedawna negował, że w ciągu ostatnich 30 lat poziom życia w Polsce się zmienił i generalnie żeśmy się wzbogacili, to jest jednocześnie łaskaw nie zauważać, jak wielkim impulsem było nasze członkostwo w Unii Europejskiej. I ja już nie mówię o tym wymiarze, który znamy z tabliczek, które stoją, że ta droga została zbudowana z pieniędzy unijnych, czy przy udziale pieniędzy unijnych, a tamten plac zbudowany z takich czy innych środków. Ja już nie mówię o tej pomocy przedakcesyjnej czy poakcesyjnej funduszy unijnych, ale mówię przede wszystkim o pewnym know-how, którego nam po prostu brakowało, o pewnych i technologiach, i pewnej myśli organizacyjnej, które czerpaliśmy pełnymi garściami z Unii Europejskiej. I powiem coś, co być może ludzie niegramotni nie zauważają w tej chwili, żeby już tak wejść w te tony. Proszę Państwa, nadal czerpiemy. Nadal czerpiemy. Przy tych wszystkich szpagatach i dziwnych figurach, które wykonuje Zjednoczona Prawica i pan Kaczyński, my nadal pełnymi garściami czerpiemy z Unii Europejskiej. I pan Kaczyński podjął, czy tu oczywiście my mamy nieustającą dyskusję między sobą, na ile on jest cyniczny, na ile on jest oderwany od rzeczywistości, ale pan Kaczyński podejmuje bardzo niebezpieczną grę. Podjął tę grę i ją bardzo konsekwentnie realizuje. Grę na
ostateczne skonfliktowanie nas z Unią Europejską, a wykorzystuje do tego resentyment antyniemiecki, który w tym materiale, który wypuściliśmy, no, wybrzmiewa, a w wywiadzie, którego udzielił w Gazecie Polskiej, głośnym wywiadzie, zauważonym z trochę innych przyczyn, no to w zasadzie, o tym jeszcze będziemy mówić, jak się czyta ten wywiad, szczególnie te fragmenty poświęcone wojnie w Ukrainie, to można wywnioskować, że Angela Merkel napadła na Ukrainę, bo Władimira, którą wcześniej Putin... Stasi w ogóle skompromitowało. To jest taki, ale ja jedną rzecz... Ciąg myślowy, jeśli można mówić o myślach. Tak, ale jeszcze jedną rzecz chciałem tutaj zaakcentować i robię to konsekwentnie i prosiłbym, żebyś też sobie gdzieś w kajeciku wpisał, albowiem prezes powtarza to, co jeszcze kilka tygodni temu mówił Zbigniew Ziobro, zresztą go cytowaliśmy na łamach jednego z prawicowych czasopism, bo to pierwszy Zbigniew Ziobro mówił o Stasi i o różnych kompromatach. I dlaczego na to zwracam uwagę? Dlatego, że tak realnie to Zbigniew Ziobro mówi to, co chciałby powiedzieć Jarosław Kaczyński, a nie może, bo musi trochę niuansować, szukać różnych elektoratów, no i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to nie jest absolutnie tak, że Zbigniew Ziobro jest jakąś polexitową lokomotywą, a Jarosław Kaczyński, wielki Europejczyk, jest do tego przywiązany. Ja skłaniam się do opinii tych obserwatorów polityki, którzy twierdzą, że tam nie ma konfliktu. Tak jak nam się usiłuje tutaj wmawiać, że jest jakiś konflikt między antyeuropejskim Ziobrą, a proeuropejskim Morawieckim, który rozstrzyga... Znaczy jest konflikt, ale nie na tym gruncie w ogóle. No, konflikt tak? To sobie jest, bo panowie mają kupę pieniędzy do wyrwania sobie nawzajem. Jest konflikt o stanowiska w spółkach, jest mnóstwo konfliktów oczywiście. Jest konflikt ambicjonalny, bo oczywiście Zbigniew Ziobro nie należy do ludzi nieambitnych, mówiąc oględnie. Natomiast konfliktu na temat Europy, polexitu i tak dalej nie ma. I to nie jest tak, że jest antyeuropejski Ziobro, proeuropejski Morawiecki i najjaśniejszy geniusz z Żoliborza Jarosław Kaczyński, który te konflikty będzie rozstrzygał. Nie, proszę Państwa, to jest tylko kwestia tego, że oni czasami się ścigają w tych przekazach i każdy z nich chce powiedzieć coś pierwszy, nie? Bo to jest taki, do fejmu to się liczy, tak? Jak ja powiem coś przed Radkiem, to mój fejm jest większy. Jak Radek przede mną, to jego fejm jest większy, co wcale nie oznacza, że mamy różne zdania na jakiś temat, możemy mieć to samo. Zresztą byśmy Państwu zwracali także uwagę niejednokrotnie na posła Janusza Kowalskiego, który wychodzi, mówi coś, co się wydaje od czapy, a mija kilka tygodni i mówi to prezes Kaczyński z takim pełnym namysłu mlaskaniem. Zresztą to się akurat powtarza w konkretnych, w każdej kolejnej ekipie rządzącej. Kiedyś Janusz Palikot był takim probierzem, na ile można sobie pozwolić Platformy Obywatelskiej. Natomiast no, ta ekipa, i to jest nasz problem, no, konsekwencje ponosimy my wszyscy przede wszystkim, a są one fundamentalne, bo takie grożenie Niemcom naprawdę to jest kompletnie zaprzeczające w ogóle idei Unii Europejskiej i cały czas przypominajmy, to Unia Europejska to my, to Marcin, to państwo, to nawet Solidarna Polska, my tam jesteśmy. Tak, Zbigniew Ziobro też jest częścią Unii Europejskiej, jakkolwiek to może niektórych z Państwa do Unii Europejskiej nastawić źle. Więc nie wiem, czy to mówić głośno. Natomiast... Ale to jest gdzieś na poziomie nawet mentalnym, bo jeżeli ta ekipa rządząca walczy z Unią Europejską, już teraz zresztą wyraźnie jakiś hamulec został wciśnięty, bo już teraz rzeczywiście konsekwentniej niż do tej pory powtarzają, że to jest eurokraci i tak dalej, i tutaj jeszcze moglibyśmy rozmawiać, natomiast konie poszły już za daleko i tyle. Drodzy Państwo, natomiast no to przejdźmy do tego wywiadu, widzę, że pomazałeś. Jest fascynujący, pomazany zresztą, jak najbardziej. To jest, proszę Państwa, wywiad pana prezesa w
w gazecie polskiej. Tam jest właśnie o tych kamieniach, kamieniach. Ja już tu przygotowuję. O nas jest, tak? O tych złych mediach. To już później szukam właśnie tego fragmentu poświęconego, o właśnie, Angeli Merkel. Pan prezes, w ogóle no tak mniej więcej 25%, 30% tego wywiadu, proszę Państwa, dotyczy Niemiec, bo no to ja oddajmy głos panu prezesowi. Jaki jest problem z Niemcami? Problem polega na tym, mówi pan prezes, że Niemcy proces prawdziwej przemiany po zbrodniach, których dokonali, mają jeszcze przed sobą. To jest hardcore dla mnie. Oni bardzo szybko odzyskali po II wojnie światowej znaczenie strategiczne, wprowadzili faktyczną abolicję dla zbrodniarzy. To jest podstawowy problem Niemiec. Pan prezes także na pytanie, czy Niemcy grały na Rosję, ale ta koncepcja się rozsypała, pan prezes wątpi. Czy na pewno się rozsypała? Berlin z jakiegoś powodu nie chce iść ostro przeciwko Moskwie. Z jakiegoś powodu. No jaki może być powód? No być może powodem jest to, co pan prezes mówi o Stasi. Stasi, czyli takie SB NRD-owskie dla tych tak którzy, młodszych naszych widzów. No tam jest też... Stasi była niewspółmiernie liczniejsza niż inne bezpieki. I to jest prawda. W przeliczeniu na liczbę mieszkańców. Owszem, w NRD terror był silniejszy niż w Polsce, ale bez przesady. Jego poziom nie uzasadniał tej liczebności. Zatem znaczna część Stasi była ukierunkowana na Niemcy Zachodnie. Byłoby naiwnością zakładać, że były wyłącznie działania nieskuteczne. Były skuteczne. I Rosjanie dzięki nim uzyskali jakieś aktywa. Na pewno przez lata z nich korzystali i należy zakładać jakiś poziom ich funkcjonowania również teraz. Proszę Państwa, i przypomnę, że mówi to pan prezes Kaczyński, którego bliskim współpracownikiem jest niejaki pan Kujda. Od lat wiadomo, że agent SB. No, w tej chwili sprawa się odświeżyła z racji tego, że sąd stwierdził kłamstwo lustracyjne w oświadczeniu pana Kujdy. Mówi to pan prezes, którego sekretarką od początku jest sekretarka generała Janiszewskiego, a generał Janiszewski był prawą ręką Wojciecha Jaruzelskiego. Więc gdybyśmy odnieśli to do... I przypominajmy, to konsekwentnie był tym generałem, który jako jedyny nie zasiadł na ławie oskarżonych, bo IPN w czasie, kiedy PiS rządził, myślał, że on umarł. A on sobie spokojnie żył. Ale to, proszę Państwa, gdybyśmy to zdanie zastosowali do Polski, no to pomijam niewspółmierną liczebność, ale proszę Państwa, nie byłoby naiwnością zakładać, że działania SB były wyłącznie nieskuteczne. Były skuteczne i dzięki nim Rosjanie, a także pewne kręgi w Polsce, to już ja dodaję, pozyskali dzięki nim jakieś aktywa. Jakie, proszę Państwa, na przykład aktywa? No być może jakieś aktywa związane z tym, że są politycy otaczający się agentami SB i byłymi pracownikami ludzi najbliższych Jaruzelskiemu. To jeszcze, żebyśmy... Mogłoby tak być, nie? Ja oczywiście, proszę Państwa, ja w sensie procesowym nie mam żadnych dowodów, że to już polecę panem prezesem, więc ja takiej tezy nie stawiam, ale mógłbym sobie wyobrazić, że jakieś aktywa SB przez swoją wieloletnią działalność w Polsce pozyskała. Radku, umiałbyś sobie wyobrazić? Owszem, zdecydowanie. No nie, może Państwo też mogą sobie jakoś. Zresztą w ogóle jakby pod wpływem książek Tomka, szczególnie jego odkrycia, Tomka Piątka, szczególnie jego odkrycia dotyczącego tego, czym było Biuro Studiów, tak niewinnie nazwana komórka w Służbie Bezpieczeństwa, która miała prawo legendowania nawet osób, które były współpracownikami
tejże komórki jako tych, którzy byli figurantami. I to jest, i ta właśnie komórka nie tylko miała bezpośrednie związki z Gieru, ale też ze Stasi. Ale to jest dobre. Zostawmy na chwilę to Gieru. Pan prezes mówi dalej też, bo chce ten wątek niemiecki domknąć. Konieczne jest wyjaśnienie roli Angeli Merkel w budowaniu rosyjskiej siły, którą dziś widzimy w ukraińskich miastach i miasteczkach. Tak, proszę Państwa, Angela Merkel zbudowała tę armię, nie jakiś tam Putin, żebyście nie mieli wątpliwości. Przed laty podejmowałem ten temat podczas jednej z kampanii wyborczych, ale wówczas poziom ataku na mnie za te słowa był wręcz szaleńczy. Teraz są bardziej czytelne okoliczności. No, pracownicy Gazety Polskiej, pan Sakiewicz i pani Hejke podrzucają, Niemcy sami chcą powołać komisję i badać działania Merkel. I dlatego powinniśmy to wspierać i tego się domagać. Trzeba wykorzystać tę koniunkturę, mówi pan prezes. No i jeszcze raz powtarza tezę, która w tym wywiadzie kilkukrotnie się przewija. Od czasów Bismarcka Niemcy wkraczają co rusz w szaleńczo zbrodniczy stan i wszelkie próby wyprowadzenia ich z niego dotąd okazywały się nieskuteczne. Taka jest prawda, jak będziemy ją dalej pudrować, to w wielu krajach, nie tylko na Ukrainie, krew poleje się rzekami. Trzeba mieć odwagę wypowiadać ją głośno. Proszę Państwa, jeżeli chyba najbardziej niegramotny czytelnik tego wywiadu ma już pełną jasność, że za wojnę Putina, za napaść Putina na Ukrainę odpowiadają Niemcy, a konkretnie Angela Merkel. A jeżeli jakakolwiek wojna jeszcze wybuchnie, Rosja jeszcze na kogoś napadnie, to także to będzie wina Niemiec i Angeli Merkel. Ja jestem pod nieustającym wrażeniem, jak bardzo we wszystkich wywodach polityków Zjednoczonej Prawicy, jak bardzo niewinna jest Rosja i Putin, a jak bardzo winna jest Angela Merkel i Niemcy. Zauważcie, że nawet tu nie ma Schrödera, co do którego faktycznie jest komisja, tak, która bada. Ale wiesz, byłego kanclerza Niemiec, dopowiem, który robi interesy i zasiada w spółkach Gazpromu i tam faktycznie jego działalność jest badana przez komisję. Ja nie wiem, czy Angela Merkel jest badana przez jakąś komisję, ale no być może, nie wiem, doktor Jaki jakąś komisję właśnie powołał. Tak, masz rację, tak. Do spraw Schrödera jest oczywiście, że tak. Oczywiście no tak, jest komisja, jest, która ma zbadać działalność Gerharda Schrödera w kontekście Nord Streamu i jego kontaktów i prawdopodobnie jego po prostu skorumpowania przez Gazprom, bo Gerhard Schröder zrobił na tym wielkie pieniądze osobiście. O Angeli Merkel nie słychać, żeby ktoś miał ją badać, ale no na pewno, a może Janusz Kowalski. Z pewnością. Proponuję w takim razie, bo ty zahaczyłeś o to, o czym też mówił prezes, a propos tego, że procesowo nie możesz pewnych rzeczy jeszcze ode mnie. Ja zapomniałem dodać jeszcze, przepraszam. To proponuję drugi kawałek jeszcze prezesa, żeby to tak wybrzmiało wszystko i było spięte klamrą. Mówiąc wprost, czy w polskiej polityce funkcjonują agenci? W polskim parlamencie czy funkcjonują agenci? Ja nie mogę panu tutaj udzielić w tej sprawie odpowiedzi, którą bym uznał za wiążącą i taką, którą mogę udowodnić na poziomie procesowym. Czyli tam, gdzie są potrzebne bardzo mocne dowody, bo trzeba udowodnić winę, a nie trzeba udowadniać niewinności. Natomiast można przypuszczać, że tak, ale to jest znacznie szersze. To jest zjawisko, które działa w różnych miejscach i być może parlament nawet tutaj z tego punktu widzenia jest miejscem nie pierwszorzędnym. To jest w ogóle oddziaływanie na życie społeczne różnymi metodami, a także formy tego wpływu na postawę różnych osób są różne, niekiedy bezpośrednie, niekiedy pośrednie, niekiedy mamy tutaj do czynienia z przekupstwem. Tutaj zwrócę uwagę na olbrzymie możliwości Rosjan, jeżeli chodzi o wydawanie pieniędzy, bo mogą je wydawać też bez takiej kontroli, jaka ma miejsce w państwach demokratycznych,
z budżetu państwa, z środków państwowych, z innych funduszy państwowych, ale mogą także posługiwać się ogromnymi środkami, jakimi dysponują bogaci, bardzo bogaci, jeszcze bardziej niż bardzo bogaci Rosjanie, czyli ci oligarchowie. Wydawaniem pieniędzy przez te reżimy autorytarne to jest o tyle zabawne, że mówi to facet, który kupował jakieś maseczki, respiratory, to znaczy jego ludzie kupowali, zupełnie poza kontrolą, a wyprowadził mnóstwo publicznych pieniędzy poza kontrolę budżetową. Rozumiem, że to wszystko po to, żeby się upodobnić do tych sprawnych satrapów, którzy mogą wydawać pieniądze bez publicznej kontroli. W Polsce, proszę Państwa, większość środków publicznych jest wydawanych poza kontrolą parlamentarną i to jest specyfika rządu Prawa i Sprawiedliwości, więc to mnie trochę zafrapowało. A nie zafrapowali cię oligarchowie, o których Tomek zrobił pewnie ze 100 programów, bo ja zwracam Państwu uwagę, że jeden z antybohaterów książki pierwszej bestsellera Macierewicz i jego tajemnice, pan Robert Esz. Nie, jest, ale możesz, no jasne, możesz Robert nazwiska, bo on niestety, ale nie jest o nic oskarżony. Nie mów niestety, bo oczywiście się nabijam, bo akurat z polityczną poprawnością tak rozumianą, jak jest rozumiana nad Wisłą, to my mamy tyle wspólnego, co z Mercedesami. Ty też chyba nie jeździsz. Nie. Krótko i na temat. No, to nie kto inny, tak, oczywiście. Nie kto inny jak Robert Szustkowski jest kontrahentem, współpracownikiem, a także dobrym znajomym między innymi Aliszara Usmanowa, najbogatszego Rosjanina. To jest ten Robert Szustkowski. To jest ten pan, co to zamienił się jakoś dziwnie, niekorzystnie z Adamem Glapińskim na nieruchomości, dzięki czemu Adam Glapiński ma posiadłość w Zalesiu 2-hektarową już w tej chwili, ponieważ uwłaszczył się na dodatkowym hektarze. No to wszystko poznaliśmy kilka miesięcy temu, a w zamian za to dostał taki nieduży domek na Wilanowie. Dokładnie. Ale wiecie, zgadzało się jeden do jednego, bo to taki po prostu super przypadek akurat prezesa banku centralnego i... No wtedy nie, bo to w czasie, kiedy... Tak, kiedy to... no dzisiejszego prezesa, no, ale powinno to być przedmiotem badania. No, jeżeli ktoś dostaje mniejszy dom i twierdzi zresztą, że to jest jeden do jednego, taki sam domek po prostu idealnie, co do złotówki, tam nie wiem, czy cokolwiek w ogóle trzeba było dopłacać. Nie, to było jeden to nie do jest już tematem to do badania. Oni się zamienili nieruchomościami, uznając, że one są tej samej wartości. Wierzycie Państwo, prawda? Bo... Nie, no wiecie Państwo, akurat tak się złożyło, że oglądałem obie. W momencie, jak zaszło podejrzenie, że była taka zamiana. I to, co jest wartością dodaną do tego domu, kiedy pan prezes NBP-u został prezesem NBP-u, to jest to, że Lasy Państwowe, proszę Państwa, wybudowały tam piękną asfaltowaną drogę przeciwpożarową po to, żeby pan prezes nie musiał przez Zalesie się przebijać do głównej drogi wyjazdowej, tylko tak prościutko spod swojego domu ma przez las, wycięty las, droga przeciwpożarowa asfaltowana. Jak Państwo wiecie, wszystkie drogi pożarowe w lasach są asfaltowane i z utwardzonym poboczem, prawda? To taki standard Lasów Państwowych. Absolutny standard, także to... Ale to przy okazji o oligarchach, no ale tu... Pan prezes Kaczyński, no, mówiąc o tych państwach, które mogą swobodnie dysponować bez kontroli społecznej finansami i mówiąc o oligarchach, no, mówił o tym, co tworzy w Polsce. To też trzeba dodać. Na wzór co jest kogo? Chyba jego... Jeszcze na wzór kogo? No, bo jak już patrzymy na Unię Europejską, nie ma większego mistrza pod tym względem, jeśli chodzi o państwo prywatne w Unii, niż Viktor Orban, tak? Gdzie... Wszystkie marzenia. Który dokładnie przeprowadził proces stworzenia własnej oligarchii i tam ludzie, powiedziałbym, obajtko podobni, są w tej chwili najbogatszymi ludźmi w kraju, nie tylko ze względu na pieniądze, które otrzymywali z państwowej kasy, ale także przez to, że się po prostu uwłaszczyli na państwowym majątku i myślę, że to jest kolejny etap, jaki PiS
projektuje, bo na razie ci rodzimi nababowie po prostu sobie zarabiają po kilka milionów rocznie, nie? No ale to jeszcze są niewielkie pieniądze w stosunku do tych, które mogliby zarabiać, gdyby na przykład się uwłaszczyli na takich spółkach, którymi zarządzają. Tak to wyglądało w Rosji, gdzie menadżerowie spółek decyzją państwową w dziwnych okolicznościach się uwłaszczali i te spółki stawały się prywatne. To samo zadziało się na Węgrzech, no i my jesteśmy też na jakimś etapie tego procesu. Jesteśmy, ale jest jeszcze szansa, żeby się zawrócić, także myślmy o tym, drodzy Państwo. A tymczasem zaproponuję chwilę przerwy, po której wrócimy, szybkie Polexit newsy, po czym to, co mi się lubią najbardziej, resetarianki, resetarianie, Polexitowiec, choć ten... Robi się trochę trudny ten konkurs, albowiem prezes rusza w Polskę. Prezes ruszył w Polsce i od tygodnia dzieli się. Trochę spoilerujemy tego polexitowca, ale wiecie Państwo, to tak jakbyśmy powiedzieli, no wybierzmy najlepszego zawodnika polskiej reprezentacji piłkarskiej, tak? No i co? No. Się domyślicie, na kogo mogłoby wypaść. Za chwilę wracamy. Thank you.
W niedzielę spada gorączka emocji, siedmiodniowe objawy ustępują, czynności życiowe stabilizują się. Wtedy ze spokojem, bez pośpiechu, bez nadęcia można na chłodno podsumować ostatni tydzień. Marcin Celiński, choć bez kitla, wraz z gośćmi postawi diagnozy, skonsultuje się z widzkami i widzami, a czasem wypisze receptę na przetrawienie kolejnego tygodnia. Rozmowy Celińskiego w niedzielę od 19. Tak jest, proszę Państwa. Zapraszam na niedzielę. Państwa i moim gościem będzie Grzegorz Rzeczkowski, a będziemy rozmawiać o książce, która jest rozmową Grzegorza z Maciejem Laskiem. Książce o nazwie Kłamstwo Smoleńskie. To jedno z fundamentalnych kłamstw obecnej władzy i pewien mit założycielski tego środowiska. Zapraszam Państwa na niedzielę na 19 na rozmowy Celińskie. Ja też zapraszam. I Grzegorz Rzeczkowski też zaprasza. Tak. Ta książka z Maciejem Laskiem jest przygotowana, co w moim głębokim przekonaniu, a też miałem parę razy okazję rozmawiać z panem Laskiem, gwarantuje wysoki merytoryczny poziom dyskursu. To przejdźmy może do Polexit Newsów. Drodzy Państwo, dzisiaj ciekawa bardzo rzecz zdarzyła się z kolei w ETPC, czyli Europejski Trybunał Praw Człowieka, do którego zwrócił się sędzia Waldemar Żurek. To jest były rzecznik Krajowej Rady Sądownictwa, tej Rady Sądownictwa, która została skrócona nie tylko o głowę, ale także pod względem kadencji. No i sędzia Żurek, jak sam mówi, ubolewał, ale musiał i żałuje. To nawet zacytuję. To bardzo smutne, że jako sędzia muszę pozywać swe państwo przed trybunałami europejskimi. Europejski Trybunał Praw Człowieka przyznał mi rację w obu zarzutach. Kadencja Krajowej Rady Sądownictwa została skrócona nielegalnie, a instytucje państwowe poprzez swe różne działania wywierały na mnie presję w celu ograniczenia prawa do krytyki. Koszt 25 tysięcy euro dla sędziego Żurka będzie wypłacone. Cóż tutaj dodać? No, niedobrze to rokuje, szczególnie w kontekście pewnego triumfalizmu, który wyczytałem u jednego z publicystów, Rafała Ziemkiewicza. No właśnie chciałem Rafała Ziemkiewicza wpleść w tę sprawę, bo wynika, to jest wątek poboczny tekstu, do którego jeszcze wrócimy, ale Rafał Ziemkiewicz sędziów niezależnych nazywa sędziowskim ługańskiem. Tak, to jest... w swoim tekście, bo uważa, że to jest separatystyczne i zbuntowane przeciwko Polsce prawnicze państwo w państwie. To jest pewnie no, nie bezpośrednia, ale jakaś odpowiedź, a co na to pisiory. Jeszcze tylko zostawię Państwa z tą myślą, że mimo, że 100 tysięcy złotych mniej więcej, a nie wiadomo ile więcej, bo no nie, wiemy no, jak to będzie. Nie kursu dzisiaj. No właśnie, 25 tysięcy euro będzie wypłacone, wstyd jest, hańba jest, a zostają jeszcze sprawy ciągle, które Waldemar Żurek ma dzisiaj, mówił, pozostaje rekordzistą w kwestii szykan dyscyplinarnych. Wczoraj otrzymałem na piśmie kolejne zarzuty dyscyplinarne, mam ich 64, a toczy się 21 postępowań i mam 26 pełnomocników, by móc w miarę normalnie funkcjonować. To znaczy, ja nie wiem, słowo normalnie w tej sytuacji wydaje się być jakimś szalenie niepasującym do, tak. Nieadekwatnym do sytuacji. Przypomnijmy też, że sędzia Żurek to był jeden z pierwszych sędziów, który był przedmiotem zorganizowanego hejtu ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości, gdzie atakowano go, wyciągano pewne sprawy prywatne, rodzinne. Zdaje się, że sędzia Żurek był pierwszym z tych, których obecna władza... Jeszcze przed Tuleją. Tak, zaatakowała w taki, a nie inny sposób.
To powiedzmy dlaczego, bo on był rzecznikiem KRS-u, w związku z czym komentował na bieżąco i jakby wszedł im w celownik, potem przestali się tym trochę interesować. Natomiast jak patrzę na to, to zwróciło moją uwagę jeszcze jedno, że zobacz, tych zarzutów to jest tam kilkadziesiąt zawsze i tak dalej, a one są najczęściej, no w normalnym kraju, że tak się wyrażę, no taki jeden zarzut, gdyby był poważny, no to rzeczywiście... Wykroczyłby z jego żurka z życia, a tutaj to jest... Ale to jest, proszę Państwa, technika, którą oni stosują dosyć powszechnie. To znaczy, to, tu chodzi po prostu o to, żeby ludziom, którzy walczą o praworządność, przeciwstawiają się temu, co wyprawiają Kaczyński spółka, żeby im się odechciało. Bo oni nawet wiedzą, że te zarzuty są dęte. Posłuchajcie Państwo, 25 pełnomocników. No to teraz wyobraźcie sobie kogoś, kto nie jest sędzią, nie ma pewnych podstaw, pewnego backgroundu prawnego, kto dostaje kilkadziesiąt różnych zarzutów, różnych postępowań. No przecież taki człowiek po prostu sobie nie poradzi. I to nie chodzi o to, czy on będzie skazany, czy nie, czy zarzuty są zasadne, czy nie. Jego sama praca nad tym wszystkim zasypuje. Wykończy. No. Mamy przecież przypadek, o którym na pewno jeszcze porozmawiamy, przypadek nasz redakcyjny, kiedy Piotra Szumlewicza, w tej chwili ZUS, postanowił zarzucić różnymi zarzutami za jego pracę związkową i za treści, które przekazuje w Resecie Obywatelskim. No i cóż z tego, że to jest bzdurne? Cóż z tego, że jak przychodzi kolejne pismo, no to można się pośmiać, bo one są głupie, te pisma. Ale Piotr Szumlewicz w tym momencie ma zajęcie, tak? On musi poświęcić ileś swojego czasu i ileś energii. To samo dotyczy sędziów, to samo dotyczy dziennikarzy, to samo dotyczy pisarzy, wydawców i tak dalej. No to Państwo znacie historię kilkunastu spraw, które mamy z Tomkiem Piątkiem i jako wydawnictwo Arbitro. Jesteśmy po prostu zasypani. Co z tego, że wygrywamy? Ale wiecie, ile czasu, o pieniądzach nie wspomnę, na to idzie? To chodzi o to, żeby zastraszyć, zniechęcić, że człowiek doszedł do wniosku, no nie, no kurczę, dość, no. Ale dokładnie tak. Każdy ma rodzinę, każdy ma jakieś życie, każdy ma jakiś kredyt do spłacenia, tak? I to jest na to gra. I to jest na to gra. Przestraszyć. Tak, to tylko jeszcze tytuł tak gwoli ścisłości. Powiedzmy, że w tym orzeczeniu Trybunału to nie jest tak, że Trybunał badał te konkretne zarzuty, bo też chciałbym, żeby to było jasne i dyscyplinarne, natomiast wziął pod uwagę ogół rzeczy, które dotknęły Waldemara Żurka, łącznie z tym, że Centralne Biuro Antykorupcyjne zarządziło w 2017 roku taką totalną kontrolę wielomiesięczną jego świadczeń majątkowych i tak dalej, i tak dalej. Także chodzi o to, jakby jasno wskazano, że zamyka się mu usta. Tak, no to jest klasyczne wywoływanie efektu mrożącego. To jest zresztą już dobrze opisane także w literaturze, także w literaturze prawnej. I wiecie co Państwo, czasami ja mam taki własny niedosyt, no ale po prostu nie da się opowiedzieć o wszystkim. Bo mówimy teraz o sprawie sędziego Żurka, bo jest głośna, bo poszedł do Trybunału. Ale jakbyśmy sobie przypomnieli przez te ostatnie lata, jak niepokornych prezesów sądów okręgowych wszczynano śledztwo, ponieważ nie można było się doliczyć dwóch rys papieru. To było chyba w Krakowie, jeśli dobrze pamiętam. Na jakieś kompletne bzdury. Zobaczcie, ilu ludzi ta władza skrzywdziła. I to latami krzywdziła, bo to tak. Nie jest tak, że to jest takie ała i idziemy dalej, tylko to jest taki proces, takie żmudne udowadnianie. I co z tego, że po trzech latach się okazało, że nikt tego papieru nie wyniósł. Przypomnę, że ryza to jest 500 kartek papieru, tak? Ale była z tego sprawa, było z tego postępowanie i tym podobne rzeczy. A jak dziesiątki milionów idą na respiratory, to jest wszystko git, prezes wychodzi, no i jest mówi, fajnie, no. Nie, 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 jak A jak pan Obajtek robi najwyższą w Europie podwyżkę cen paliw pod pozorem wojny,
to też jest wszystko ok. I marża 40% na paliwach, najwyższa w historii Orlenu, także jest ok. I tu nie ma problemu. Zauważcie Państwo, akurat posłowie Lewicy udali się do Orlenu, żeby porozmawiać o strukturze ceny. Dostali potwierdzenie, tak, oczywiście mamy świetne zyski, bo mamy bardzo wysokie marże, tak, oczywiście mamy najdroższe paliwo, największy wzrost ceny paliwa w Europie, ale to wszystko przez Putina. No nie, nikt Putinowi, żaden Putin nie nakazywał, no chyba, że czegoś nie wiemy, ale raczej nie nakazywał, nie ustawiał marsz w Orlenie. No, no i tak sobie, proszę Państwa, gdzieś żyjemy. Coraz częściej mamy wrażenie, że no, ciężko jest o wszystkim opowiadać, bo tego jest za dużo. Za dużo jest nepotyzmu, korupcji i pospolitego złodziejstwa po stronie władzy. Za dużo jest krzywdy ludzkiej wśród ludzi, którzy starają się tej władzy stawiać opór. I to jest poważny problem, drodzy Państwo. Może przejdźmy, żeby nie było, że propaganda ustała, to jeszcze tylko zwracam uwagę, bo ja czuję, że się rozkręcają dopiero nasi adwersarze. Jeśli Jacek Lidziniewicz, merytorycznie człowiek naprawdę ogarnięty, jeśli chodzi o te środowiskowe rzeczy, przyznaję się, że kiedyś nawet mi zwracał różne uwagi i zobaczyłem, że dużo wie, ale jakby jego wnioski są takie dość kontrowersyjne i tutaj w tymże numerze, w tekście Kolejna fala prywatyzacji analizuje Jacek Lidziniewicz nowy projekt, pomysł Senatu, który przygotował ustawę, jego zdaniem dającą możliwość, czy to prawda, dającą możliwość organizacjom ekologicznym zaskarżania do sądów planu urządzania lasu. To jest dopiero projekt, natomiast dla niego to jest właśnie przykład do tego, żeby mówić o kolejnej fali prywatyzacji, ponieważ jego zdaniem, uwaga, łatwo sobie wyobrazić, co się stanie. Oto Greenpeace, pracownia na rzecz wszystkich istot i inne stowarzyszenia, uwaga, euro i rublochapów, będą kwestionować wszystkie plany, wystarczy, że zaczną konsekwentnie korzystać ze swoich praw, ponieważ sądy to w Polsce stajnia Augiasza i największe zrzeszenie ludzi, którzy nie lubią się przepracowywać. Nie trzeba być prorokiem, aby stwierdzić, iż procesy będą trwały latami. A kto odpowiada za długość procesów? Nie. No, na pewno nie Ziobro i nie jego reformy, bo on tylko skraca nieustająco. Ale wiecie Państwo, najciekawsze jest gdzieś po drodze meritum tego wszystkiego, bo oczywiście kwestia powiązania z prywatyzacją lasów procesu zatwierdzania planów jest dosyć karkołomną konstrukcją i tak nie do końca dającą się uzasadnić, ale zauważcie Państwo, przeciwko czemu pan Lidziniewicz protestuje. Otóż przeciwko czemuś, co jest standardem w każdej demokracji. Otóż obywatele mają prawo wpływu na to, w jaki sposób państwo urządza im ich otoczenie. Obywatele mogą w tym celu zrzeszać się w różne stowarzyszenia, wypracowywać stanowiska merytoryczne. I co do cholery jest złego w tym, że obywatel może mieć pośredni, bo sądowy wpływ na decyzję państwa. To jest, proszę Państwa, standard w rozwiniętych państwach. Znaczy, no prezes już dawno powiedział pani, która go pytała. Pomagać nie przeszkadzać. Tak jest, ja rozumiem. Nie przeszkadzać. Powinniśmy to wpisać w konstytucję. Nie przeszkadzać prezesowi. Punkt pierwszy. Tak. Punkt pierwszy. Pomagać nie przeszkadzać. No i tak to wygląda. I może proponuję, bo ważny tekst okładkowy w Do Rzeczy, głos rzecznikowi Polexitu największemu oddał Paweł Lisicki tym razem w tym numerze. Znaczy nie detronizujmy Lisickiego, on jest polexitowcem numer jeden, natomiast ma... Nie, a na kolanach ma Ziemkiewicza na tronie. No. Nie. Znaczy, możemy, to ciekawy spór, możemy kiedyś to przeanalizować. No i krótko przedstawię, o czym jest tekst. Rząd PiS dokonał zdumiewającej wolty, kompletnie zaprzeczając wszystkiemu, co głosił. Jakby to było nowe.
z czym szedł do władzy i w imię czego jego wyborcy wybaczają od lat oczywiste niedostatki sanacyjnego modelu sprawowania władzy. Krajowy plan odbudowy to kapitulacja. Finis Polonia. Tak, finis Polonia. No tak. Tam to później to jest, będzie, tak, nie? Tak. Finis Polonia. Nie, to jest prezesa. Finis Polonia. Aha, dobra. No, zobacz, że te przekazy właśnie są takie spójne, no tak, że spokojnie przeskakuje z jednego do drugiego i wychodzi absolutnie na to samo. To jest tekst Rafała Ziemkiewicza, znanego bojownika o niepodległość, nie do końca wiadomo czego, ale na pewno walczy bardzo dzielnie od lat, na pewno bardzo nie lubi Europy, Niemców i Unii Europejskiej i na pewno uważa, że z Rosją należy utrzymywać poprawne relacje. I to tak jest formatowane od zawsze, w związku z czym tutaj nie ma problemu. No i powiedzmy sobie to, żeby to nie było, że pan Rafał Ziemkiewicz jest gołosłowny. To on tu przytacza, proszę państwa, argumenty. Wszystkie, to znaczy mówi tutaj o zobowiązaniach związanych z KPO. Wszystkie mają jeden mianownik. Prowadzą do obniżenia konkurencyjności polskiej gospodarki, dramatycznego obniżenia poziomu życia Polaków, utraty z możliwości samodzielnego podejmowania przez nich kluczowych decyzji dotyczących własnego kraju. Radku, no co ty na to? Kurczę, czy my powinniśmy się godzić na obniżenie konkurencyjności gospodarki i obniżenie poziomu życia? Ojej, chciałbym sobie pożartować, ale powiem szczerze, ten tekst jest dla mnie fantastycznym świadectwem, bo w jednym tekście widać wyraźnie, jak się tka polexitowe narracje. Nie podejrzewam Rafała Ziemkiewicza o brak inteligencji, a tutaj no, jest bardzo wiele, nie tylko półprawd, ale takich ewidentnych, bardzo prostych do przeanalizowania kłamstw. Ale może zacznijmy od pierwszej, bo tam wiem, za chwilę podasz takie ewidentne fejki. Ja chciałem zauważyć, że KPO nie jest przyjęty, i jeszcze nie widać tej perspektywy, prawda? Jest znaczy zrealizowane nie są kamienie. O tym nie, mówisz, no tak? Po raz czwarty został ogłoszony, ale tak. Jeszcze do niego jest trochę. Trochę do realizacji kamieni, a jeszcze bardziej trochę do pierwszego przelewu. A nie, do przelewu będzie najwcześniej pod koniec roku, albo nie będzie. Tak? Ale chcę państwu powiedzieć, że rządy PiS bez KPO doprowadziły do obniżenia konkurencyjności polskiej gospodarki, jak również dramatycznego obniżenia poziomu życia Polaków ze względu na drożyznę i inflację. I myślę, że w tej chwili wszyscy to odczuwamy bez względu na zasobność portfela. Wszyscy odczuwamy to, że rząd ma sukces, bo ostatnio o tym usłyszałem, to premier Morawiecki gdzieś powiedział, ponieważ z 11 koszyków sektorowych w jednym nastąpiła obniżka cen. Wiesz w którym? Owoców. Oczywiście nie ma to związku, proszę państwa, z tym, że mamy sezon na owoce miękkie i one siłą rzeczy są tańsze, tylko jest to sukces rządu. A olej sprawdzałeś? Bo Duda kiedyś zobaczył, że olej stanie. Więc proszę państwa, rząd PiS zafundował nam spadek poziomu życia, narastający spadek poziomu życia i myślę, że KPO wcale do tego nie jest potrzebne. Pan Morawiecki, pan Kaczyński i cała reszta świetnie bez KPO sobie radzą z realizacją takiego zadania. I radzą sobie coraz lepiej, ale to żeby nie być gołosłownym, a czas nas znowu goni, jedną rzecz muszę tutaj państwu wyartykułować bardzo jasno. Bo to nie jest kwestia opinii, tylko to jest kwestia faktów. I Rafał Ziemkiewicz pisze tak. Na przykład to, że jednym z kamieni milowych okazuje się podniesienie wieku emerytalnego.
To tak a propos tego, że przeciętny Polak nie przeczytał i nie zdoła się wgłębić w zawiłości KPO, no to chyba rozumiem, że Rafał uważa, że się Rafał Ziemkiewicz się zagłębił. No więc się tak zagłębił. Jest takie popularne pojęcie research ziemkiewiczowski. A, no właśnie. Słynne. Więc jednym z kamieni okazuje się podniesienie wieku emerytalnego, którego obniżenie zaraz po objęciu władzy chyba jednak nawet najbardziej żelaźni zwolennicy PiS to jeszcze pamiętają, było obok 500+ i zakazu handlu w niedzielę najbardziej otrąbionym dowodem odejścia od antyspołecznej polityki PO. I drodzy Państwo, na czym to polega? Krótko i na temat. Absolutnie nie ma w kamieniach milowych. Po pierwsze, niczego nowego, niczego, czego wcześniej Unia, Komisja Europejska by nie dawała w zaleceniach dla poszczególnych państw. To jest stałe zalecenie i polega ono nie więcej tylko na tym, że państwo ma dążyć do tego, żeby w starzejącej się realnie Europie ludzie pracowali jak najdłużej i to jest i tyle, więc nie ma tutaj wątpliwości i rzeczywiście o ile możemy dyskutować, na ile nas zobowiązuje taka sekwencja kamieni milowych do tego, żeby wprowadzić podatek na samochody spalinowe, czy też wprowadzić strefy, do których w większych miastach nie mogłyby wjeżdżać tego typu auta, to jest inna rzecz. Natomiast to, dlaczego tylko warto się na tym skupić? Bo to jest po prostu z gruntu fałszywe. Wiesz co, to generalnie wymiar tego tekstu, do lektury którego Państwa nie zachęcamy, bo to tak jednak do jakiegoś stopnia strata czasu. No my to robimy, bośmy sobie wybrali takie zajęcie życiowe, ale Państwo jak zajmują się czymkolwiek innym, to naprawdę nie zaglądajcie. Ale ta cała wymowa tekstu, poza tym, że ona jest antyniemiecka, antyunijna, i ta krytyka PiS-u, to też, żebyście Państwo nie dali się zwieść, to jest taka krytyka z miłością. To znaczy on przestrzega PiS, żeby ten PiS jednak był twardy, a nie miękki. Tak, tak. Cytując słynne polskie komedie, to jest taka słynna broszura, której prawie nikt nie czytał, ale jest słynna od ponad 100 lat, kanalizacja miasta stołecznego Warszawa jako żydowski spisek. I ja ten tekst odbieram bardzo podobnie. W każdym momencie, proszę Państwa, kiedy Unia, która ma aspiracje, ja będę używał tego słowa modernizacja, tak? Modernizacja. Proszę Państwa, kwestia polityki klimatycznej to jest modernizacja. Kwestia zmian źródeł energii to jest modernizacja. Kwestia zmian i w komunikacji masowej, i w komunikacji indywidualnej, przestawienia się z paliw kopalnych na odnawialne, to jest modernizacja. Dodatkowo wzmocniona wojną z Putinem, który jest dla Europy głównym dostawcą paliw kopalnych. To jest modernizacja i bezpieczeństwo Polski. I w tym momencie pan Rafał Ziemkiewicz mówi, że to jest w ogóle jakieś świństwo, które pozbawia nas niepodległości. Tak, bo oczywiście największą niepodległość daje nam gaz i ropa od Putina, że o węglu nie wspomnę, a rząd, który no, krytykuje tutaj niby pan Rafał Ziemkiewicz, przecież wprowadził nam właśnie kartki na węgiel i dotuje węgiel po raz kolejny. No to jest, proszę Państwa, genialna polityka klimatyczna. Węgiel, poza tym, że my dotujemy górnictwo, to jeszcze będziemy dotować 3 tony węgla dla każdego, kto nim pali. Ja mówię, my będziemy dotować, bo proszę Państwa, tak jak pytacie, skąd ta cena 900 zł, tam 900 parę złotych za tonę będzie. O proszę Państwa, o z tej kieszeni, bo ja tu portfel noszę, nie wiem, gdzie Ty portfel nosisz, ale dokładnie z Twojego portfela dopłacimy do węgla. I w ten sposób dokonuje się, proszę Państwa, akt dosyć dramatyczny, bo przez lata jednak dotowaliśmy fotowoltaikę, dotowaliśmy przedsięwzięcia oszczędnościowe, dotowaliśmy filtry na elektrociepłowniach, a teraz, proszę Państwa, dotujemy najbrudniejsze paliwo
jakie może być, czyli dotujemy węgiel konsumentom wprost. I jeżeli pojawią się przypadki, a one się pojawią, moim zdaniem to jest nieuchronne, kiedy ludzie, którzy zlikwidowali kopciuchy węglowe, będą do nich wracać, to ja nawet do tych ludzi nie będę miał szczególnych pretensji, bo taki bodziec ekonomiczny właśnie daje polski rząd. I to jest na pewno coś, co Rafał Ziemkiewicz w tym rządzie by pochwalił, podobnie jak to, żebyśmy pracowali do 45 roku życia. Tu jest, proszę Państwa, dyskusja, która nie została w Polsce odbyta, bo to nie dość, że my dłużej żyjemy, to my jesteśmy, proszę Państwa, dłużej sprawni. I to jest pewien problem życia się wydłuża. Także społeczny. To jest problem także społeczny. 300 lat temu człowiek 50-letni był starcem stojącym nad głową, nad grobem. W tej chwili bardzo wielu ludzi po tym ustawowym wieku emerytalnym jest całkiem sprawnych, intelektualnie, fizycznie. No i to jest głębszy problem społeczny niż tylko rozważania, czy Unia każe nam skrócić tak, czy wydłużyć wiek emerytalny. To jest głębszy proces z pewną specyfiką indywidualną z każdym z krajów. Zresztą Unia nigdy nie odbierała i nie odbiera tego typu kompetencji. Możemy sobie, proszę Państwa, uchwalić. Ja proponuję, żeby wiek emerytalny to był 52 lata, żeby w tym wieku przechodzisz na emeryturę. Dziękuję Państwu, to był ostatni program z moim udziałem. Dobrze, bo czas leci, a jeden tylko jeszcze cytat, który jest prawdziwy, tylko zupełnie inne wnioski z niego ja wyciągnę, Państwo i też Ziemkiewicz, ale krótko, zasadniczy dla społecznego odbioru tego sukcesu, jak pisze Ziemkiewicz w cudzysłowie, jest fakt, że rząd PiS dokonał zdumiewającej wolty, kompletnie zaprzeczając wszystkiemu, co głosił, z czym szedł do władzy i w imię czego jego wyborcy wybaczają niedostatki. Po latach retoryki, wstawania z kolan, po latach zapewniania, że PiS stoi na straży polskiej niepodległości, którą Tusk i reszta lewicowo-liberalnej opozycji bez wahania sprzedaliby Berlinowi i Brukseli, po latach podkreślania, że narastające żądania eurokratów nie mają żadnych prawnych ani moralnych podstaw, że pieniądze z KPO nam się po prostu należą. Po prostu, no cóż tutaj mogę powiedzieć, po zbudowaniu na tych zapewnieniach i poczuciu doznawanej krzywdy politycznej tożsamości PiS spektakularnie kapituluje. I PiS kapituluje, i to jest, ja bym tutaj nie oceniając, rzeczywiście jest tak, że ta władza dużo huczy, a potem wystarczy naprawdę minimalny stopień determinacji i koniec. I w jednym, choć tej diagnozy tak, Rafał Ziemkiewicz nie stawia, w jednym możemy się zgodzić, że ta władza jest bardzo niekompetentna. To wynika ze słów, nie ma dyplomacji, nie ma negocjacji. Nakrzyczeli, że nie oddadzą ani guzika, bach, oddają wszystko. Ale ze względu na wymiar, proszę Państwa, tej wypowiedzi, to też żebyśmy zrozumieli. Rafał Ziemkiewicz jest zwolennikiem PiS-u, który stara się być bardziej pisowski od PiS-u. I on namawia PiS, żeby ten PiS był prawdziwy pisowski. Z tego powodu ja go nominuję dzisiaj do roli polexitowca tygodnia. Bo to jest taki pisowiec zdystansowany, który przypomina PiSowi, gdzie, w którą stronę mają iść, a jakoś tak się dziwnie składa, że PiS grzecznie w tę stronę stara się iść. No. A mnie się wydaje, że prezes też pozazdrościł tym wszystkim polexitowcom i zamierza tutaj zagościć. Dzisiaj ja zgłaszam niestety po raz drugi prezesa za całokształt niemieckiej fobii i no tak naprawdę niszczenia w ogóle jakiegokolwiek zrozumienia tego, czym jest Unia Europejska, budowanie jakiegoś zagrożenia i przede wszystkim tej obsesji Angeli Merkel. I ja tutaj dodaję od siebie, moim zdaniem on też tak nie znosi tej Angeli, bo uważa, że wszystko realnie, co osiągnął Donald Tusk, to jest jej zasługa. Więc to też jest taki wątek. Mój kandydat. No. Mocny kandydat, a ja ci powiem tak. Ja myślę, że prezes przeprowadził
taki proces myślowy. Marek Łasko kiedyś opisywał, znaczy opisywał w pięknych dwudziestoletnich, jak został pisarzem, literatem. Otóż dostał jakąś nagrodę, którą był jakiś produkcyjniak radziecki, tam, prawda, o jakimś wytopie surówki i tak dalej, i doszedł do wniosku, kurczę, tak głupio, to ja też potrafię napisać. I tak Marek Łasko, wedle jego relacji, został pisarzem, wyprzedzając zresztą konkurencję. I ja myślę, że prezes tak posłuchał tych swoich, jak oni tak opowiadają, to i pomyślał, tak głupio, ja też potrafię. Pojechał w Polskę, przebił ich wszystkich. Proszę Państwa, jest lepszym opowiadaczem głupot od całej reszty. Miał rację, umie tak głupio i jeszcze lepiej umie tak głupio. Dlatego tutaj, Rafale, wybacz mi, mimo wielkiego sentymentu, walczyłem o ciebie, ale sam rozumiesz, że z prezesem... Zgadzacie się Państwo, mam nadzieję, bo jednak... No, przegrywasz, jest... przegrywasz, no przykro mi, przegrywasz. Może prezes się zmęczy i nie będzie jednego tygodnia przemawiał. Ja myślę, że on tak w tej chwili zrobił takie tupnięcie, a potem znowu zapadnie cisza i w ten sposób inni kandydaci do funkcji... Osiądzie na laurach. Wiesz, jak prezes przestanie mówić, no to da szansę innym kandydatom na polexitowca tygodnia, bo tak trochę się boję, że dokąd prezes będzie jeździł i mówił, to będzie nam rozbijał bank. Co tydzień, co tydzień. Tak, tak. Drodzy Państwo, bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Musimy już znikać Dominika Kasprowicz za rogiem albo Anteportas, żeby tak prezesem tak, pojechać, bo on tak lubi wrzucić. Dominika Kasprowicz, Anteportas, to jest wojna. A my Państwu dziękujemy za dzisiejsze spotkanie i bez wyjścia. Radosław Gruca i Marcin Celiński. Kłaniamy się Państwu nisko i pamiętajcie, bez wyjścia spróbujmy w tej Europie doczekać zmiany ekipy, a potem do niej faktycznie wrócić. Reset Obywatelski. We'll be right back.